Stick Hero to prosta gierka studia Ketchup. Naszym celem przeprowadzenie jest głównego bohatera przez kolumny, a robimy to po prostu dotykając ekranów palcem. W momencie, kiedy trzymamy palec na ekranie, rośnie kładka i po puszczeniu ekranu ta kładka przewraca się w prawą stronę, jeżeli jest odpowiedniej długości i trafia w naszą kolumnę. Jeżeli jest za krótka bądź za długa, nasz bohater spada. I oczywiście jeszcze jest możliwość, kiedy nasza kładka jest idealna, to wtedy nie dość, że za przejście z jednej kolumny na drugą, to jeszcze za trafienie w sam środek dostajemy dodatkowy punkt. Czyli maksymalnie za przejście z kolumny na kolumnę możemy dostać 2 punkty, jeżeli trafimy idealnie, bądź 1 punkt, jeżeli po prostu trafimy w kolumnę. Dodatkowo jeszcze w trakcie przechodzenia możemy kliknąć gdzieś na ekranie i wtedy nasz bohater z góry kładki przechodzi na jej drugą stronę, czyli na dół, i chodzi o to, żeby zbierać wisienki, blokowują one nam dodatkowe skórki postaci. Drugi tytuł to One More Line. Strasznie denerwująca gierka, bo ciężko jest pojąć, jak grać, żeby wygrywać. Tutaj chodzi o to, że mamy jakiś, nie wiem, pojazd, stateczek, postać, cokolwiek i ona leci do przodu, zostawiając za sobą linię. To jest akurat najmniej istotne, ale mamy tą postać i na jej drodze są przeszkody. Możemy po prostu, dotykając ekran, wystrzelić linkę, przyczepić się najbliższej przeszkody w momencie wystrzelenia linki. Linka leci do tej przeszkody, która była najbliżej nas w momencie jej wystrzelenia i nasz bohater, nasza postać, nasz statek łapie się tej przeszkody i zaczyna się wokół niej kręcić, co widzicie na filmiku. I jeżeli w trakcie kręcenia trafi na przeszkodę, to się rozwala. Ale widzicie też dwie ściany. Jeżeli trafi na tą ścianę, w trakcie kręcenia się przeszkody nie rozpada się. I chodzi głównie o to, żeby omijać te przeszkody, łapiąc się ich, ale jest to potwornie ciężkie do wyczucia. Także strasznie irytująca gierka, ale jednak dzięki temu chce się w nią grać. Kolejny tytuł do ogrania to Duet. Bardzo mi się podoba w nim to, że rozmawia tak jakby z użytkownikiem. Mamy sobie dwie kulki, widzimy też okrąg i te możemy sterować tymi kulkami właśnie po tym okręgu, w lewą stronę bądź w prawą stronę. Gra stara nauczyć się nas myślenia takiego podwójnego, takiego trochę okrągłego, żebyśmy nie patrzyli na tak jakby jednego bohatera, tylko na obydwu na raz, żebyśmy na obydwu uważali. Trzeba się tak naprawdę wyuczyć pewnych czynności i omijać przeszkody. I są tutaj rundy, co każdą rundę mamy tak jakby komentarz od osoby, która nas prowadzi przez tą grę, i dodatkowo świetną muzykę. Wy jej nie usłyszycie, ale pobierzcie sobie grę, załóżcie sobie słuchawki i pograjcie. Gra naprawdę tak pozwala się wczuć. Nie dość, że pozwala nam czasami na rozgrywkę na szybko, w pociągu, w kolejce, to jednocześnie daje nam frajdę siedząc sobie w fotelu ze słuchawkami, herbatą. Taka typowa zręcznościówka, ale z jakimś takim elementem artyzmu. Czwartym omawianym tytułem jest War Diamond. Gra, która jeszcze dzisiaj rano myślałem, że nie jest dostępna na Androida, jednak po wyrenderowaniu materiału sprawdziłem i okazało się, że jest dostępna. Także ze słowotoku zamieniamy na War Diamond. Mamy tutaj do dyspozycji tablicę o wymiarach 4x4, na której są litery, każda jest, jak widzicie, punktowana i układamy słowa, szukamy słów. Za każde słowo dostajemy punkty. W jednej rozgrywce, która trwa 2 minuty, bierze udział kilkadziesiąt osób i po tych 2 minutach podliczana jest liczba naszych punktów. Dowiadujemy się, które zajęliśmy miejsce w rozgrywce, ile punktów zdobyły inne osoby, jakie słowa były najpopularniejsze, nasze najdziwniejsze słowa. Dodatkowo mamy tutaj jeszcze słowa z kategorii, które są punktowane bonusowo. Wszystko to bardzo przyjemne, na pomyślenie. Mi się bardzo podoba ta gra. Ostatnia gra dzisiaj, Daddy Long Legs. Ja na początku
przeczytałem tytuł tej gry jako Deadly Long Legs i myślę, że by się to sprawdziło, bo sterujemy tutaj nogami bohatera, który założył za długie nogi swojego taty i po prostu klikając w ekran, bardzo podobna mechanika jak w Kwopie, klikając w ekran sterujemy nogami i idziemy do przodu. Chodzi o to, żeby przejść jak najdalej. Niestety jest to gra tak potwornie trudna do wyczucia, że chce się w nią grać i grać i grać, a po 5 minutach rzuca się telefon z wściekłością, nie mogąc przejść więcej niż 10 metrów. Widzicie tutaj mój rekord 23,16 metra, który nagrywając materiał pobiłem o paręnaście czy tam parędziesiąt centymetrów, więc masakra. Ale polecam się spróbować, porównać swoje wyniki z moimi, a już na pewno nie z wynikami innych ludzi, bo wszystko to jest na cheatach. Także dzięki za oglądanie całego materiału. Polecam te gierki do pociągu, do kolejki, na uczelnię, do klasy, na nudne przedmioty. Miłej zabawy i trzymajcie się.